jeden chyba. A, tylko nie pamiętam nazwy. Współpracowałam z kapitanem Kirahi z OZS. Jego zespół pomógł mi zniszczyć fabrykę klonów na Wirmirze. Słyszałem, że Kirahi zginął na Wirmirze. Był za słabo wyposażony. Ale i tak zniszczył fabrykę. Dobry kapitan, pełen oddania. Ale był też trochę kloaką. Uwielbiałem jego mowy. Utrzymać szyk. Wolałbym wykonać robotę i wracać do domu. To pewnie wojskowa brawura. Żargon, pokaz siły. Bez urazy. Czemu OZS badał genofagium? Rebelie krogańskie krwawe i niebezpieczne. Niemal tak złe jak ataki rakni. Wszystkie gatunki ewoluują, przystosowują się. Jeśli genofagium osłabnie, musimy być przygotowani. Co przygotowywał OZS? Strategię, związaną z prawdopodobnym wzrostem populacji krogan. Polityczne scenariusze miejsc ataku. Genofagium zdziesiątkowało krogan. Agresja gatunku pozostała bez zmian. Eksplozja populacji byłaby katastrofą. OZS pomógł w stłumieniu rebelii krogańskich. Trzeba było przygotować się do tego samego. Prosty zwiad. Żadnych powodów do zmartwień. Co możesz mi powiedzieć na temat genofagium? Broń biologiczna, stworzona przez zespół salariańskich naukowców. Użyta przez Turian, by zakończyć rebelie krogańskie ponad 1000 lat temu. Wpływa na każdą komórkę ciała kroganina. Powszechnie i błędnie uważa się je za plagę bezpłodności. W rzeczywistości dostosowuje przeżywalność płodów do dużej płodności krogan. Utrzymuje populację na poziomie sprzed gwałtownego wzrostu. Mhm. Tak, bardzo interesujące. No dobrze, no to tyle. Miło się rozmawiało, Mordin. Muszę wracać do pracy, prowadzić badania, tyle danych. Jestem tu w razie czego. Tyle rzeczy jeszcze do zrobienia, wiemy, wiemy, już cię zostawiamy. Nie, ja bym chciała jeszcze raz na Omegę. O, nie dość, że tam było jakieś zadanie z Archaniołem. Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Zaraz to sprawdzimy. Tylko zapiszemy jakoś tak normalnie. A gdzie... Aha, to jest terminal osobisty. Nieprzeczytane wiadomości. Fajnie, czuję się jakbym czytała maile. Co? Aha, od Chakwas. Leczenie ran na twojej twarzy. A to ciekawe. Czyli moje rany na twarzy leczą się dlatego, że jestem dobra i współczująca. Fascynujące, naprawdę. Jeszcze jakieś? Nie. Dobra, jeszcze z tymi ulepszeniami to się wstrzymam. Kelly, pogadajmy, tylko tak, wiesz, bez fliżytowania. Ja cię proszę. Co prawda w profilu psychologicznym Mordina była wzmianka o nadaktywności, ale on jest jak chomik, napojony kawą. Będzie bardzo produktywnym członkiem drużyny. Co słychać? Jest coś, o czym powinnam wiedzieć? W tej chwili nie. Coś jeszcze, pani komandor? Masz chwilę, żeby porozmawiać? Dla pani zawsze mam czas. Dobra, nie, chyba z nią rozmawialiśmy na te tematy. Pójdę już. Dobrze, tak może porozmawiamy później. Wejrzymy jeszcze do dziennika. A mnie, drużyna. O, bo jakieś punkty mamy. Do rozdzielenia. Co trzeba mieć, żeby mieć to? Osobliwość poziom drugi. A to? Przyciągnięcie poziom drugi. Dobra. A na trójce nic nie mogę mieć póki co. To sobie osobliwość wezmę. Dobrze, i teraz będziemy mieli przyciągnięcie potem. Tak, teraz wszystko mam równo. Dobra, pewnie źle rozdzielam te punkty.
A jak ja mam się dostać do mojej drużyny? O, może. Ja bym chciała jeszcze zajrzeć. Nie z Eddie. A, dobra, pójdźmy do swojej kajuty. Kajuta kapitańska. Chciałabym się dostać do mojego ekwipunku, jakby nie było. Tak, musimy sobie kupić rybki przy najbliższej okazji. To jest terminal osobisty. To jest szafka na pancerz. Dobra. Nieważne. O! Tu stacjonuje Zaid. Pójdźmy do Zaida. Wiem, tak ciągle przeciągam, ale... Jak już tu jestem, to z nim pogadam, tylko pytanie, gdzie on jest? Tu są wszystko działa jak należy. Przednie zbiorniki są nośne i uniesione. Mówisz o Normandii czy o Mirandzie? Mówię o tym, co jest osłonięte i chronione, a nie majta się na wietrze. Mundur agentki Lawson. O czym oni rozmawiają? Tylko jedna ci w głowie. Gdzie jesteś, Zaid? Bo nie mogę cię znaleźć, chłopie. No nie wiem, gdzie on jest. No, tu już byłam przecież. Dostęp do tego pomieszczenia ograniczony. Tu jest maszynownia. Może tam. O! Ale fajne. Strzelasz nożami. Niebezpieczne rozrywki masz. Nadzór. Co to jest? Zdjęcia se zmieniam. Możemy zmienić tapetę na pulpicie Zaida. Zajebiście. Karabin. Hej, nie rusz. Ta strzelba jest starsza od ciebie. Nazywam ją Jessie. To mój talizman. Ma na koncie więcej ofiar niż cały skaliański blitz. Dzień, kiedy poszła w odstawkę, był najsmutniejszym dniem w moim życiu. Oddałbym każdą broń za jeszcze jedną misję z tą gównianą starą strzelbą. Cześć, Jessie. Jak się miewasz? Wygodnie ci tak na tym stoliku? A to? Model statku. A tak, to model Verikana, turiańskiej fregaty. Kawał statku. Raz miałem taką rozwalić od środka z pomocą pięciu gości i takiej masy broni, jaką tylko byliśmy w stanie zabrać. Zero szans powodzenia. Ale daliśmy radę. Zginęli wszyscy oprócz mnie, więc skończyłem w roli bandyty. To pierwsza niewykonalna misja, którą wykonałem jako wolny strzelec. Potem było ich wiele, ale nic nie przebije widoku turiańskiej łajby rozwalającej się o powierzchnię planety. Okej. Prawdziwa piękność, co? Zabrałem to krogańskiemu watażce Gesarkowi. Jakieś 17 lat temu przewodził krwawej hordzie na Omedze. To nawet nie było zlecenie. Koleś pomyślał, że porwie transportowiec, na którym akurat leciałem. Poważny błąd. Mieliśmy z Gesarkiem pojedynek jeden na jednego. Przetrąciłem mu kulasy, wyrwałem spluwę i ukatrupiłem wszystkich drani z hordy, którzy akurat byli w pobliżu.
W życiu nie widziałem tak zmaltretowanego krogańca. Zatrzymałem ten hełm, żeby przypominał mi jego żałosną minę. Fascynujące rzeczy tu masz, Zaid. Normalnie jak muzeum. A to zapewne jakieś części, nie wiem, fantastycznej broni albo statku, na którą też masz jakąś historię, albo i nie masz. Co to jest? Zgniatarka śmieci. O! No kurczę. Śluza. I bum! I wyleciało. Rozprysło się w przestrzeni. Zaśmiecamy przestrzeń kosmiczną. Nieładnie. Dobra, już się nie dotykam tego. Pogadajmy sobie. Myślę o wcześniejszych misjach. Masz chwilę? Może się czegoś nauczysz. No mam chwilę. Próbowałem sobie przypomnieć, ilu agentów Cerberusa ukatrupiłem. Zgubiłem się w okolicach pięciu dych. Ten twój człowiek iluzja to prawdziwy łaskawca. Okej. Jeśli odpowiednio wbijesz nóż, ten pancerz z głowy kroganina da się po prostu zdjąć. To najlepszy sposób, żeby zmusić ich do gadania. Wariują na samą myśl. Nie da się z tobą jakoś normalnie pogadać. Nie chcę cię zatrzymywać. Pogadamy później, Shepard. Nie chcę cię zatrzymywać. Pogadamy później, Shepard. Nic ciekawego nie mówisz, Eddie. No dobra, to wracamy tu. Teraz i musimy zerknąć na dziennik. Tak, musimy zrobić misję Zaida. To znaczy musimy. Chcemy. Ja chcę. Ale jeszcze możemy iść po tego Archanioła. Jojoj. No i te składniki. Dobra, to ja bym jeszcze pojechała na tą Omegę. Nie ma dla pani żadnych wiadomości. Tak, wiem to. Ja chcę na Omegę jeszcze raz. Do góry. Tak, ten film żeśmy widzieli. O. O, możemy wziąć jego do drużyny. Ale on jako... Nie wiem, czy on ma jakieś zdolności bojowe w ogóle. Nie chcę brać Jacoba. Naprawdę nie, to on mnie strasznie denerwuje. Weźmiemy jego i Mirandę jak zwykle. Wiem, że w sumie mogłabym Mirandy nie brać, bo ona ma... Ale... Mam też jakieś podobne moce biotyczne do moich, ale... Aha, bo teraz wybieramy broń. Nie, może nie będziemy zmieniać.